Jak pewnie wiecie, niektórzy YouTuberzy używają czegoś takiego jak outro, czyli krótki klip pod koniec filmu, który przypomina o zasubskrybowaniu czy coś takiego. Pokażę wam na przykładzie Sparkleza. Jak widzicie, możemy tutaj zauważyć kilka elementów, takie jak linki do społecznościówek, poprzednie filmy albo duży guzik do zasubskrybowania kanału. I pewnie zapytacie, Maćku, ale żeby zrobić takie coś, potrzeba mi Photoshopa albo After Effects. Nie. Ja dzisiaj pokażę wam bardzo szybki, prosty sposób, jak zrobić takie coś za pomocą programu, który pewnie ma 80% z was już na komputerze, a mianowicie za pomocą PowerPointa. Serdecznie zapraszam. A więc dobrze, zaczynamy, moi drodzy, zabawę. Więc zaczynamy od tego, że tworzymy prostą, czystą prezentację, usuwamy całą zawartość, chowamy to po lewej, żeby nam nie zaśmiecało. I teraz bardzo ważne, w zakładce design zmieniamy proporcje ekranu do 16:9, czyli do tych proporcji, w których normalnie jest nasz film na YouTubie. I teraz to, co będziecie widzieć, będzie przyspieszone, żeby nie trwało to za długo. Teraz to już wszystko zależy od was. Możecie robić co chcecie, możecie trochę jest na przykład zaczerpnąć ode mnie pomysł, albo sami wszystko całkowicie zrobić. Po prostu ja tylko pokazuję pomysł. Jak widzicie, ja tutaj dzielę ekran sobie tak na dwie części, robię taki ładny gradient i pamiętajcie, żeby zawsze coś napisać miłego właśnie. Ja na przykład napisałem dzięki za oglądanie, zaproponować, wiecie, subskrypcję, łapkę i tak dalej, to chyba nie muszę wam nic tłumaczyć, sami wiecie dobrze, jak to działa. Ja zastosowałem taką taktykę, że mimo iż guzik subskrybuj jest na przykład o wiele mniejszy od tego dzięki za oglądanie i tak dalej, on jest po środku ekranu. Gdy widz zobaczy to, tak pierwsze co się rzuca na oczy, to jest to subskrybuj po środku. To jest taka, wiecie, podświadomość, że być może jest większe prawdopodobieństwo, że kliknie. I tak, mówiąc dalej, tutaj sobie robię taki właśnie podzielenie ekranu, taką belką dzielącą. Oczywiście będę to powtarzał milion razy, że to jest tylko i wyłącznie mój pomysł, róbcie jak chcecie. Na dole zamieszczę dwie te grupy, o których wcześniej wspomniałem, czyli linki do mojej strony, do Facebooka i tak dalej, oraz te ramki na dodatkowe wideo. Zauważcie, że ja sobie porównałem, żeby ta ramka miała taką samą proporcję jak cały slajd, po to, żeby to było 16:9, czyli taki rozmiar, jaki potem będzie miał nasz film, który tutaj wstawimy. I jaki kolor wybrać na tą ramkę? Wybierzcie, nie wybierajcie ani na przykład tylko zielonego albo niebieskiego, nie. Po prostu wybierzcie kolor taki, który nie występuje nigdzie indziej. U mnie mógłby być konflikt na przykład z niebieskim, jak widzicie. A tego byśmy nie chcieli, bo to potem same są problemy z tym. Ja więc wybrałem czerwony, który potem będzie bardzo łatwo wyciąć, a z niczym innym się nie zlewa. Jeszcze odnośnie społecznościówek mówiąc, to pamiętajcie, że wybierać tylko te najważniejsze. Po co na przykład dawać link do Google+, skoro ją i tak z niego nie korzystacie i to tylko, wiecie, może zniechęcić potencjalnego jakiegoś widza, a tego byśmy po prostu nie chcieli. A więc dobrze, to już tyle. Ten proces, który przed chwilą widzieliście, zajął dokładnie 11 minut, więc wątpię, że to było długo. Oczywiście wam może trochę dłużej wyjść, bo ja jestem już, można powiedzieć, doświadczony w PowerPoincie, ale nie bójcie się o to, poradźcie sobie. Teraz zapisujemy i ważne, nie zapisujemy to jako PowerPointową prezentację, tylko jako plik obrazkowy PNG. Oczywiście warto zapisać sobie gdzieś też plik prezentacji, żeby najwyżej coś potem zmienić, ale nas najbardziej interesuje ten plik PNG, żeby po prostu zapisać to jako obrazek. I to tyle, jeżeli chodzi o PowerPointa. Możemy pójść dalej. Dobrze, a więc naszym następnym krokiem będzie otworzenie Premiere Pro, czy innego tam programu do montowania. Ogólnie będzie to wyglądać podobnie. I rozpoczęcie edycji. Ja tutaj na samym początku wykonuję parę podstawowych rzeczy, czyli oczywiście wrzucam nasze outro jako obrazek, przyciemniam poprzedni klip, żeby było one takie
z ciemni do czerni. Zauważcie, że ten klip pojawia się tak nagle. On nie będzie żadnego fejda, czyli takiego ładnego przemuśnięcia, tylko on się tak nagle pojawi. Pod koniec zobaczycie, jak będzie tego efekt. Jeżeli chodzi o muzykę, muzykę poleca się do takiego czegoś, dubstepową muzykę, lecz jako już ja nie jestem fanem takowej, to wybrałem taką rockową, po prostu perkusja, gitara, coś takiego. Też nie będzie chyba w tym przypadku najgorsza. I w tej piosence wybieramy taki moment kulminacyjny. W moim przypadku jest takie rozpoczęcie perkusji, ogólnie piosenka się już bardziej rozkręca i w tym momencie zaczyna się intro, tak jak cały czas powtarzam, zobaczycie efekt końcowy na końcu. Na końcu, wow, brawo. Ja tutaj jeszcze stosuję w tym momencie, co widzicie, taki, można powiedzieć, mały trik, nie wiem, że robię takie jakby błyśnięcie białe, żeby tak zrobić jeszcze większy efekt. Po prostu wrzuciłem białą, czystą warstwę i od razu dodałem efekt wyjścia, czyli tak jakby ona się pojawia i od razu znika. To spowoduje taki szybki efekt, takiego, wiecie, błyśnięcia na ekran tego outra. I co nam jeszcze zostało? Zostało nam wycięcie tych dwóch czerwonych okienek. Po to wykorzystamy efekt, który się nazywa, przepraszam, Color Key. On polega na tym, że po prostu wycina z danego klipu wideo kolor jakiś. W naszym przypadku oczywiście wybieramy kolor czerwony, ale jak możecie zauważyć, zostają takie małe wokół obrzeżki, jeszcze jakieś niedoróbki. W tym celu służą nam to proste narzędzia, którą po prostu metodą prób i błędów musimy zrobić, na przykład grubość tych granic albo tam płynność, to już zależy od was, po prostu tak jak mówię, metodą prób i błędów musicie zrobić, żeby to jakoś sensownie dla was wyglądało. I gdy mamy już takie puste zrobione pola, wrzucamy nasz klip wideo. Pamiętajcie, żeby to raczej był materiał jakiś ostatni i przede wszystkim, żeby miał coś wspólnego z tym, bo to z tego, że nie wiem, oglądacie jakiś film kulinarny, a macie propozycję filmu z Minecrafta, no to kto to obejrzy, tak? Więc starajcie się dobrać jakiś w miarę sensowny materiał i pamiętajcie, żeby zrobić nawet troszeczkę większy ten film, żeby żadnych nie zostało czarnych ramek, żadnych pasków, nic takiego, żeby po prostu ładnie to wszystko pasowało. No i moi drodzy, to tyle. Mam szczere nadzieję, że wykorzystacie mój sposób, że będziecie nim zadowoleni. Tymczasem ja zachęcam was do komentowania, do lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia następnym razem, no i podziwiajcie teraz efekt końcowy.